Polska częścią Słowiańszczyzny. Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało obfituje w złoto i srebro, chleb i mięso, w ryby i miód. Kraj, gdzie powietrze zdrowe, rola żyzna, las miodopłynny, wody rybne, rycerze wojowniczy, wieśniacy pracowici, konie wytrzymałe, woły chętne do orki, krowy mleczne, owce wełniste. Taki opis Polski pozostawił nam w swej kronice w XII wieku Gall Anonim. Wincenty Kadlubek, pragnąc uwiecznić czyny przeszłych i współczesnego mu pokolenia, dokonuje wyboru faktów historycznych, przede wszystkim tych, które mogą stanowić budujący lub odstraszający przykład. Wiele miejsca w swej kronice poświęcił Kadlubek losom Popielidów i legendzie z rodem tym związanej. Opisem geograficznym ziem polskich rozpoczyna znakomity historyk wieków średnich Jan Długosz dwunastotomową historię Polski Annales Regni Polonie. Goplo, najobszerniejsze i najsławniejsze wśród Polaków, tryskających źródeł i zaledwie się zaczyna, a już zaraz staje się wielkie i głębokie, tak długim i szerokim rozlewając się zwierciadłem. Toruń. Bardzo pięknymi budynkami znakomity. Prawie żadne inne miasto nie może się z nim równać pod względem piękności położenia i świetności wyglądu. Nad brodami rzeki Wisły – Kraków. Miejsce narodzin i zabaw niemowlęcych królów i książąt Polski. Tutaj złożone zostały prochy ich całego rodu w kosztownych i wspaniałych grobowcach. Znajomość przeszłości oraz spraw, jakie rozgrywały się wewnątrz i na zewnątrz kraju, równa jest cnocie i mędrcy uważają ją za mistrzynię życia. Taka jest wytyczna całego dzieła Długosza. Początki rozwoju nauki w Polsce sięgają XIII wieku. Poprzedził je prawie dwuwiekowy proces kształtowania się kultury umysłowej. Dopiero na jej podłożu mogła rozwinąć się twórczość ludzi zajmujących się uprawianiem nauki. Już w drugiej połowie XIII wieku działali w Europie Zachodniej pierwsi polscy uczeni. Wśród nich znakomity matematyk, przyrodnik, filozof Vitello. Jego dzieło, zwane potocznie De Perspectiva, stanowiło do XVII wieku kanon wiedzy w zakresie optyki. Oparte na matematycznych podstawach zyskało opinię naukowego bestsellera. Korzystali z niego m.in. Mikołaj Kopernik, Leonardo da Vinci, Jan Kepler. W De Perspectiva zajmuje się Vitello zarówno krzywymi drugiego stopnia, jak i rozchodzeniem się światła, jego prędkością i załamywaniem. XII maja 1364 roku Kazimierz Wielki ogłosił w Krakowie fundację uniwersytetu. W 1400 roku ma miejsce akt odnowienia uczelni przez Władysława Jagiellę. Dokument królewski wydany w dniu uroczystej inauguracji głosił, aby wydawała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót uwieńczone i w różnych naukach biegle. Pierwszy rektor Stanisław ze Skarbimierza wzywał w mowie inauguracyjnej. Podnieście oczy, a patrzcie na dom. Bo to w domu tego kolegium mądrość całego świata jest zamknięta. Powstanie Uniwersytetu Krakowskiego przyniosło nadspodziewane rezultaty. W ciągu 15 stulecia Polska stała się partnerem w kształtowaniu ogólnoeuropejskiego życia naukowego, a Kraków uczelnią, której absolwenci działali na wielu uniwersytetach Europy. Ich dzieła wzbogaciły dorobek nauki światowej.
dzięki sprzyjającej atmosferze intelektualnej, kontaktom z przodującymi ośrodkami kulturalnymi na Zachodzie, w XVI wieku nauka polska w wielu dyscyplinach osiągnęła najwyższy poziom europejski. De revolutionibus Mikołaja Kopernika powstało jako wyraz dążności poznawczej, stworzyło przełom w dziejach astronomii, w dziejach nauki w ogóle, w dziejach umysłowości europejskiej. Stanowi największą pozycję całej nauki czasów odrodzenia, kamień węgielny nowego światopoglądu. Europejski rozgłos zyskał Maciej Zmiechowa, rektor krakowskiej Alma Matris, autor pionierskiego opisu geograficzno-historycznego Słowiańszczyzny. Jego traktat o dwóch Sarmacjach tłumaczony był na wiele języków i wielokrotnie przedrukowywany. Cennym osiągnięciem kartograficznym jest seria map ziem polskich Bernarda Wapowskiego. Do dziś zachował się jedynie fragment jego wielkiej mapy. W dziedzinie nauk medycznych przedstawicielami nowożytnych badań opartych na obserwacji i doświadczeniu byli lekarze praktycy. Pojawiły się dzieła z zakresu anatomii, fizjologii, biologii, położnictwa. Czołowym osiągnięciem ówczesnej nauki w tej dziedzinie była głośna rozprawa o tętnie. Jej autorem był Józef Strusiek z Poznania. Książka rozeszła się w pokaźnej jak na owe czasy ilości 800 egzemplarzy. Za jednego z prawdziwych posiadaczy kamienia filozoficznego uchodził znany w całej ówczesnej Europie alchemik Michał Sędziwy. W jego pismach czytamy pierwszą wzmiankę o tlenie, jako o pokarmie żywota znajdującym się w powietrzu. Rozprawy Sędziwoja zdradzają jego rozległe wiadomości chemiczne, zdolności eksperymentatorskie oraz zmysł obserwacji. W wieku XVI bujnie rozwinęła się literatura z zakresu nauk społecznych. Dzieło Andrzeja Frycza-Modrzewskiego De Republica Emendanda, o poprawie Rzeczypospolitej, zawierająca nowe koncepcje w stosunku do ówczesnej nauki o państwie i prawie, stanowi poważny wkład w polską i europejską myśl społeczną. Każdy obywatel, pisze Modrzewski, powinien wszystkie swe prace, chęci, trud, pilność i skrzętność ku temu obracać, by wszystkim obywatelom działo się dobrze i aby wszyscy mogli żyć życiem szczęśliwym. W traktacie o karze za mężobójstwo domagał się Modrzewski, śmierć zadana przez bogatego czy biednego powinna być karana jednakowymi prawami. Chociaż kultura sarmacka nie sprzyjała rozwojowi nauki, to jednak na przełomie XVI i XVII wieku były w Polsce ośrodki i jednostki usiłujące dotrzymać kroku postępom nauki europejskiej. Śmiałość myśli, przeciwstawiającej się dogmatom, charakteryzuje działalność Arian, skupionych w Rakowie i Lesznie, dokąd docierały i ulegały asymilacji śmiałe koncepcje Galileusza, Bekona, Kartezjusza.
Gdańsku działał znakomity astronom-obserwator Jan Heweliusz, współtwórca syrenografii. Własne obserwatorium, wyposażone w odpowiednie przyrządy, pozwoliło mu na rozwinięcie systematycznych badań nad kosmosem. Heweliusz ustalił nowe gwiazdozbiory, jeden z nich nazwał Tarczą Sobieskiego. O jego współpracę ubiegało się m.in. Royal Society, Królewskie Towarzystwo Naukowe w Londynie. Heweliusz był autorem pierwszej w świecie mapy Księżyca. Wśród uczonych Akademii Krakowskiej Jan Brożek, matematyk i astronom, pionier kultu Kopernika. Znakomitą popularyzację stanowi jego podręcznik liczb całkowitych, Arithmetica Integrorum, doskonały zarówno dzięki swej jasności, jak też metodycznemu ułożeniu. Niemal nowoczesną wiedzę z zakresu geometrii, rachunku różniczkowego i całkowego posiadał Adam Adamandy Kochański. Z pasją zajmował się konstrukcją mechanicznych i słonecznych zegarów, z których jeden do dziś odmierza czas w Pałacu Wilanowskim. W związku z potrzebami obronnymi rozwijało się piśmiennictwo z zakresu wiedzy wojennej. Kazimierz Siemienowicz w dziele Artis Magne Artillerie Pars Prima jako pierwszy w świecie przedstawił projekt rakiety wielostopniowej. Dopiero wiek XX potwierdził prekursorskie wartości dzieła polskiego inżyniera. XVIII wieku zaczęła zarysowywać się rola Warszawy jako głównego ośrodka życia naukowego. Z Warszawą związana była działalność Stanisława Konarskiego. W politycznym dziele o skutecznym rad sposobie Konarski uzasadnia naukowo konieczność zniesienia liberum veto jako warunek i jedyny sposób uzdrowienia Rzeczypospolitej. Staraniem Konarskiego powstało w Warszawie Collegium Nobilium, szkoła, która staje się prototypem nowej szkoły, zaczynem reform. W 1747 roku udostępniona została publiczności Biblioteka Zaluskich. Mieściła się w Pałacu Danilowiczowskim, dzisiejszym domu pod Królami, zajmując 29 sal księgozbiorów, obserwatorium astronomiczne, gabinet numizmatyczny oraz salę osobliwości, tak modną w XVIII stuleciu. Rozkwit koncepcji charakterystycznych dla epoki oświecenia przypada na okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na słynnych obiadach czwartkowych u króla gromadzą się ludzie nauki, literatury, sztuki. Bogactwo życia umysłowego znajduje swój wyraz w czasopismach. Między innymi są to Monitor oraz Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, organ obiadów czwartkowych, w którym pojawiały się również doniesienia o życiu naukowym. Do poczynań naukowych zaliczyć trzeba eksperymenty dokonywane z balonami. Próby te to swego rodzaju przyczynek do historii rozwoju myśli technicznej w naszym kraju. Charakterystyczne dla tego okresu jest wznowienie badań nad przeszłością Polski, jej kulturą i językiem. Adam Naruszewicz opracowuje pierwszą krytyczną historię Polski, sześciotomową Historię Narodu Polskiego, opartą na bogatym materiale źródłowym. Olbrzymią rolę w odrodzeniu życia naukowego odegrała reforma oświaty, zwłaszcza działalność Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświecenia Publicznego, powołanego przez Sejm w 1773 roku. Działalność komisji objęła całe szkolnictwo, uniwersytety krakowski i wileński, szkoły wydziałowe, podwydziałowe i parafialne.
Nauka w szkołach odbywać się miała w języku polskim, według nowego, określonego przez komisję programu, w oparciu o podręczniki opracowane przez ludzi nauki, skupionych w Towarzystwie Ksiąg Elementarnych. Podręczniki te miały opinię jednych z najlepszych w całej Europie. Przedstawicielem dojrzałej myśli polityczno-społecznej, twórcą koncepcji pedagogicznej Komisji Edukacji Narodowej, mającym doniosłe osiągnięcia w dziedzinie organizacji szkolnictwa, był Hugo Kolontaj. Dwa tylko były przedmioty, które zajęły całe moje życie. Poprawa wychowania i poprawa rządu mego narodu. Racjonalistyczny pogląd na świat wiązał Kolontaj z walką o utrzymanie bytu narodowego i postępu społecznego. Pisał: czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym od nas się nie różni. Analizy współczesnego społeczeństwa polskiego opartej na zrozumieniu zależności między strukturą gospodarczą i społeczną a ustrojem politycznym dokonał także Stanisław Staszic. Osiągnięciem w skali europejskiej jest historiozoficzne dzieło Ród ludzki, w którym ukazuje Staszic, że motorem postępu w dziejach jest walka ciemiężonych z ciemiężcami. W naukach o ziemi zasłużył Staszic na miano ojca geologii polskiej dziełem o ziemiorództwie Karpatów i pierwszą geologiczną mapą Polski. Staszic prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, mającego poważną rangę naukową. Grono wybitnych naukowców wychowanych w tradycjach oświecenia skupiał Uniwersytet Wileński. Czołowymi przedstawicielami nauki byli Jan Śniadecki, zasłużony też dla Uniwersytetu Krakowskiego matematyk i astronom, autor podręczników z zakresu matematyki i wartościowych rozpraw z zakresu filozofii i metodologii nauk, i jego brat Jędrzej Śniadecki, wybitny chemik i biolog, autor teorii jestestw organicznych, będącej jedną z pierwszych w nauce światowej syntez wiedzy o zjawiskach i procesach życia rozważanych ze stanowiska biochemii. Daję obecnemu i przyszłemu narodowi w ręce zbiór ojczystego języka, owoc kilkunastoletniej pracy mojej, któremu najlepsze lata mojego życia poświęciłem, pisał Bogumił Lindę w przedmowie do sześciotomowego słownika języka polskiego. Praca Lindego nie była tylko przedsięwzięciem w dziedzinie filologii polskiej. W czasach porozbiorowych dodatkowy aspekt miało utrwalanie i przekazywanie osiągnięć polskiej kultury i nauki, której dorobek świadczy o bogatych jej tradycjach.